Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Cieszę się, że wszyscy są jednego ducha. Jesteśmy na tym miejscu, aby Jemu oddać chwałę, cześć i aby dzisiaj uczyć się Słowa. Ja tak traktuję podchodzenie do Bożego Słowa. Kochani, i tak chcę podejść do tego Słowa, do tego rozważania, do tego wykładu, byśmy mogli zrozumieć, że obcowanie z Bożym Słowem to nie zabawa, ale błogosławiony czas karmienia się tym, co Ojciec nam przygotował. W innym miejscu jest napisane: błogosławiony mąż, który przynosi pokarm we właściwym czasie. Tak wyraża się Pan Bóg o tej posłudze. I rozumiem, że przynoszenie Bożego Słowa to zawsze jest pokarm. Pokarm. To nie jest sucha litera, to jest pokarm, którym powinniśmy się nakarmić. Kochani, wiem, jestem świadom tego, że temat, który poruszamy, jest bardzo wzniosły, trudny, aczkolwiek ważny, dlatego zechciejmy się jeszcze przez chwilkę pomodlić w skupieniu, poprosić Pana o to, aby dał nam swoje błogosławieństwo. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa stajemy przed obliczem Twoim i jesteśmy Tobie wdzięczni za to, że obdarowałeś nas tym czasem. To jest czas, kiedy możemy karmić się, spożywać, jeść Twoje Słowo i niech ono dzisiaj dotyka naszych wnętrzności. Niech nasze poznanie wzrasta, niech nasze serce się raduje z powodu tego, że wiemy o Tobie więcej, że sprawy się rozjaśniają, że stajesz się nam bliższy. Panie, niech tak się dzieje. Niech to wszystko dzisiaj na Twoją chwałę działa. Niech cały ten czas dzisiaj będzie chwałą dla Ciebie. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Kochani, i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Kto pamięta ostatni wykład, to już było jakiś czas temu, ja już zapomniałem, kiedy to było, ale wierzę, że są takie osoby, które pamiętają o tym, o czym była mowa. To ten werset przewodni, w którym jest tyle treści. I poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. To jest tylko część fragmentu z Księgi Ezechiela z 37 rozdziału, z 14 wiersza. A propos Księgi Ezechiela, ponieważ bardzo dużą część tekstu i wierszy, wersetów przygotowuje odnośnie tych wykładów właśnie z Księgi Ezechiela. I powiem tak, że niesamowicie ujmuje mnie ta księga. Nie przypuszczałem, chociaż czytałem już wielokrotnie tę księgę, to jednak wiele rzeczy jakby na nowo odkrywam. Nie przypuszczałem, że tak wiele nowotestamentowych treści jest zawartych w księdze Ezechiela. Ten człowiek, Boży kapłan, bo takim był Ezechiel, gdzieś tam na wygnaniu w Babilonie, odbierał tak głębokie przesłanie od Boga. Nie zapomnę tych treści, już tak troszkę odbiegając od tematu, tych treści, w których Ezechiel mówi tak wyraźnie, czym jest nowonarodzenie, czego tak naprawdę starotestamentowi ludzie nie wiedzieli. A tak głęboko opisuje ten moment, kiedy człowiek nagle obrzydzi się swoim życiem, kiedy nagle zbrzydnie mu to, co czynił do tej pory i kiedy nagle zawstydzi się swoim życiem. Ujmuje mnie Księga Ezechiela, ponieważ tak wiele, wiele treści jest tam zapisanych. Ale nie tylko to mnie ujmuje. Ujmuje mnie także to, że Ezechiel został obdarowany niezwykłym przesłaniem dotyczącym daleko, daleko, dalekich czasów od siebie, można powiedzieć. Daleko odniesionych, daleko odsuniętych od niego samego czasów. Czasów ostatecznych. I w zasadzie 37 rozdział, nawet 36, 37, 38 rozdział mówią wyraźnie o tym, czego Ezechiel nigdy nie doświadczył, ale co w Bożym widzeniu mógł zobaczyć, a co dotyczyło właśnie naszych czasów. I o tym mówiliśmy ostatnim razem, kiedy dotykaliśmy Księgi Ezechiela. I poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam. Ten werset stał się taką inspiracją dla mnie, aby rozważać czasy ostateczne.
Dlaczego? Ponieważ w tym wersecie kryje się jakby zachęta. I poznacie, co poznamy, że Bóg mówi i czyni. To jest intrygujące, ciekawe. Na to warto zwrócić uwagę, ponieważ Bóg coś chce powiedzieć i zarazem chce, abyśmy Go poznali przez to, że On to wykonuje. Dlatego postanowiłem, że będę zwracał szczególnie uwagę na to, co Bóg zapowiada, bo wiem, że Bóg ma zamiar to wykonać. I to jest jakby takim motorem napędowym w moim rozważaniu. Po drugie, jest ten werset, jest jakby takim wyrazem nienaruszalności. Nie wiem, czy zwracacie na to uwagę, kiedy czytacie ten krótkie jedno zdanie, ale ja zwracam na to uwagę, że jest w nim taki nośnik nienaruszalności. Oto Bóg coś powiedział i tak się stanie, kropka i amen. Brakuje tego słowa na końcu. Amen, chciałoby się powiedzieć. Poznacie, że ja powiedziałem i wykonam. To znaczy, że nikt nigdy nie zagrozi Bogu. Żadnej przeszkody Bóg nie będzie musiał pokonywać, aby wykonać swoje słowo. Oto Bóg, jeśli coś powie, ma moc też uczynić. Jeśli Bóg coś rozpocznie, ma moc to dokończyć. Przecież jest takie słowo. Nawet jeśli chodzi o nasze zbawienie i nasze życie, co Bóg rozpoczął, ma moc też i dokończyć. I w tym Bóg odbiera sobie chwałę, że nie czyni tego, co człowiek czyni, często zaczynając jakieś dzieło i nie kończąc, ale Bóg, co rozpoczyna, doprowadza w chwalebny sposób do końca. Chwałę przynosi, dajmy człowiekowi, dzieło, które jest skończone. Nigdy chwały nie przyniesie człowiekowi dzieło, które jest w połowie porzucone. Raczej jest to hańbą. Dlatego jeśli mówimy o Bogu, daleko więcej, jeśli mówimy o Bogu, chwałę Mu przyniesie dzieło, które jest dokończone. Dlatego wielką chwałę odebrał sobie Pan Bóg, kiedy na krzyżu Golgoty wybrzmiało to jedno słowo, to jedno zdanie. Wykonało się. Dlatego całe niebo napełniło się ogromną chwałą. Co by było? Tak można w taki prozaiczny sposób gdybać dzisiaj. Co by było, gdyby? Lepiej nie gdybać. Lepiej cieszyć się tym, że wykonało się. Bo oto od tamtej pory całe niebo zapełnia się ludźmi, którzy położyli swoją nadzieję właśnie w tym. Kochani, aby przejść dalej, aby już nie drążyć tego wstępu, będziemy chcieli zastanowić się, podam tylko trzy punkty, nad którymi dzisiaj się zastanowimy. Po pierwsze, przypomnijmy sobie to, o czym mówiliśmy. Jestem świadom tego, że od tamtej pory minęła jakaś chwila. Tak jak już powiedziałem, nie podałbym daty nawet, kiedy to stałem na tym miejscu ostatni raz i wykładałem ten temat, dlatego jestem świadom, że trzeba pewne rzeczy przypomnieć. Chociażby jeszcze z tego względu, że dzisiaj odnosić się będziemy bardzo, bardzo mocno do tego, o czym mówiliśmy ostatnio. A ci, którzy pamiętają, to wiedzą, że mówiliśmy o Dolinie Suchych Kości. A więc rozważaliśmy bardzo dogłębnie temat Doliny Suchych Kości. Przypomnijmy sobie ten temat. Po drugie, skończyliśmy zadając sobie pewne pytanie, a raczej cytując pewne pytanie, które Bóg zadał Ezechielowi. Synu człowieczy, czy ożyją te kości? Czy jest to możliwe, że te kości ożyją? I pamiętacie, Ezechiel musiał odpowiedzieć. Bez wiary nie da się odpowiedzieć na takie pytanie. Bez wiary nie da się podobać Bogu. Bez wiary nie można do Niego przyjść. Bez wiary nie można z Nim rozmawiać. Dlatego potrzeba wiary. I myślę, że Ezechiel miał głęboką wiarę, mówiąc wtedy, Panie, Ty wiesz, Ty wiesz. Nie odpowiedział, jak inni na kartach Biblii, czy to może się stać, albo jak to może się stać. Odpowiedział, Panie, Ty wiesz.
Ty wiesz. I wiem, że Ezechiel odpowiadając, Panie, Ty wiesz, odpowiedział, Panie, u Ciebie są wszystkie możliwości, aby to, co zapytałeś, uczynić. Aby to się stało. Chociaż widok Doliny Suchych Kości nie napawał nadzieją. Ja nigdy nie chciałbym się znaleźć w takiej dolinie, w której pełno kości ludzkich. Gdzieś tam widnieją jakieś czaszki, kości, różne rzeczy. Można by było tą dolinę nazwać Doliną Śmierci, bo nic innego tam nie było widać. A więc czy ożyją te kości? Będziemy chcieli to rozważyć dzisiaj. Po trzecie, powiemy o czymś, co stało się najważniejszym elementem Doliny Suchych Kości. Powiem tak, bez tego elementu ta dolina dalej pozostawałaby Doliną Suchych Kości. Ale przyszło coś, co sprawiło, że na obliczu całej ziemi nie było bardziej ożywionego miejsca niż Dolina Suchych Kości. Przyszło coś, co potrafiło zmienić pustynię w kwitnącą oazę. Przyszło coś. Jeśli to coś ma taką moc, ja chcę dzisiaj o tym mówić. Ożywcze tchnienie. A więc to będzie ten trzeci punkt, nad którym się dzisiaj pochylimy. A więc zechciejmy przejść już sprawnie do tego pierwszego punktu, a więc przypomnienie. Kochani, mówiłem o tym, że Biblię, dla tych, którzy nie byli, którzy być może słuchają pierwszy raz albo chcą odświeżyć troszkę tego tematu. Mówiłem, że całą Biblię można podzielić w zasadzie na dwie części. Ponieważ Biblia tak jest złożona, że w ten sposób, na potrzeby tego wykładu, można ją podzielić na pewne dwie części. I ci, którzy chcą podzielić Biblię na dwie części, w zasadzie myślą o takich standardowych dwóch częściach. Stary Testament i Nowy Testament. Aczkolwiek na potrzeby tego wykładu, na potrzeby rozważania czasów ostatecznych, należy Biblię podzielić troszkę inaczej. Na rzeczy, które, tak jak już się pojawiło, są zapowiedziane i wykonane, to przecież całe spektrum wydarzeń, historii, świadectw Bożego działania, Bożych zapowiedzi i tego, że Bóg czyni to, co mówi i mówi to, co czyni, to myślę, że tak ogromna część Biblii, która dzisiaj wręcz krzyczy do nas na świadectwo tego, kim jest Pan Bóg. Kim On jest, że to, co potrafi, to, co mówi, to potrafi czynić. I wiele jest takich historii. Historii, kiedy Pan Bóg mówił, posyłał proroków, mówił o zburzeniu miast i te miasta są zburzone. Mówił o odbudowaniu miast i te miasta są odbudowane. Mówił o jeszcze innych rzeczach i te rzeczy się działy dokładnie tak, jak Bóg mówił. A więc to jest ta pierwsza część. Ale ci, którzy uważnie czytają Biblię, wiedzą, że na tym Biblia się nie kończy. Że Biblia nie zakończyła swojego istnienia w pewnym momencie i już dalszych lat, dalszych czasów nie dotyczy. Nie można tak obcować z Biblią. I błędem jest, jeśli ktoś, kto bierze Biblię do ręki, mówi, że jest to tylko księga historyczna, która mówi o jakichś zamierzchłych tam dawnych czasach. Biblia zawiera w sobie także treści, które zapowiadają pewne wydarzenia. Niektóre z nich dzieją się na naszych oczach. Mówiłem o tym, kiedy mówiłem o Damaszku. Podawałem taki przykład, kiedy jakiś czas temu, przecież na naszych ekranach, gdzieś w wiadomościach, Damaszek był w gruzach. O tym mówił księga Izajasza. Podawałem to, nie będę do tego wracał. Ale pewne rzeczy dzieją się cały czas. Wiele z nich jeszcze się nie zdarzyły. Ale świadectwo Biblii, świadectwo tego pierwszego punktu dzisiaj poświadcza nam, że to jeszcze się nie wypełniło, ale się wypełni. I żaden człowiek nie stanie naprzeciwko Bogu i nie zatrzyma tego, co Bóg powiedział. Ponieważ to jest Bóg. I dla Niego nie ma przeciwników. Kochani, a więc to są te zapowiedziane, to jest ten drugi punkt, zapowiedzianych rzeczy, zapowiedzianych sytuacji.
Oto Pan Jezus, tak dla przykładu, powiedział, oto ja idę do domu Ojca po to, aby przygotować wam mieszkanie. Ale kiedy przygotuję to mieszkanie, przyjdę po was, abyście byli tam, gdzie i ja jestem. A więc to jest ta zapowiedziana rzecz. Nie można powiedzieć, że już się to wykonało, bo musielibyśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co my tu robimy. Więc czekamy z utęsknieniem na ten moment, kiedy to, co Pan Bóg powiedział, stanie się. Kochani, i pewna osoba, która na poprzednim wykładzie widocznie była poruszona tekstem, wykładem, tym tematem, posłała mi SMS-em pewien werset i ja postanowiłem, że go tutaj wkleję, aby tak wyraźnie zaznaczyć tę myśl. Z Księgi Izajasza, 42 rozdziału, 9 wiersza. I bardzo jestem wdzięczny za ten werset, ponieważ on jakby zespoił te dwa punkty w jedną całość. Mówi Bóg, oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały. Czysta prawda, już się dokonały. No więc jest to ten pierwszy punkt. A to, co ma nastać, zwiastuje. Zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. Więc jest w Bożym sercu taki zamysł i taka chęć, aby to, co jeszcze się nie zdarzyło, zapowiedzieć ludziom. Pamiętam, kiedy mówiłem o tym, że i dzisiaj jest wielu ludzi, którzy są w tej Bożej, proroczej służbie, którzy mają to wejrzenie w Boże serce. I wielokrotnie zdarzają się takie sytuacje, kiedy ktoś wstaje i mówi, że to Pan zamierza coś uczynić. I to się za jakiś czas dzieje. Oto Nowy Testament odkrywa tą tajemnicę. Powstał pewien człowiek imieniem Agabus, który zapowiedział, że nadejdzie głód. I oto nastał. To jest Nowy Testament, a więc takie rzeczy dzieją się i w Nowym Testamencie. I wiele jest takich sytuacji dzisiaj. Będę chciał na sam koniec tego wykładu podać jedno z moim przekonaniu z wielkich proroctw dotyczących naszych czasów, który wypowiedział chyba największy kaznodzieja wszechczasów, o którym mowa jest, że jest księciem kaznodziejstwa, Charles Spurgeon, ten bogobojny człowiek, który głosił w Londynie, za którego czasów było tak wielkie poruszenie Boże na tamtym miejscu, ale mówił o rzeczach, które miały się stać dopiero za kilka lat po nim. Będę chciał to powiedzieć, przytoczyć na samym końcu, a więc takie rzeczy się dzieją. Kochani, a więc to jest takie krótkie przypomnienie tego punktu, a więc mówiliśmy o tym, że Biblia podzielona jest jakby na dwie części. Mówiliśmy dla ciekawostki o tym, że Biblia odkrywa pewną tajemnicę. Tajemnicę, której nie znali ludzie, którzy zajmowali się mapami, globusami i innymi takimi dziwnymi rzeczami. Ale Biblia mówi coś, co jest niezwykłym odkryciem dla nas. Że istnieje takie miejsce na ziemi, które można nazwać środkiem. No to kiedy weźmiesz globus do ręki i postanowisz wybrać środek, to miejsce nie równa się temu, które jest tutaj wyświetlone. Na próżno szukać w atlasach środka ziemi. Pewnie znajdziesz takie miejsce, ale to nie jest to, o którym mówi Bóg. Pan Bóg mówi tak w księdze Ezechiela. Tak mówi Wszechmocny Pan. Tak jest z Jeruzalemem. I to jest nasza odpowiedź. Umieściłem je gdzie? Pośród narodów. Inaczej w innym tłumaczeniu w centrum, a dookoła niego kraje. Nie wiem, jak Pan Bóg myślał o tym, tworząc ziemię, ale z tego wersetu wynika, że w jego pierwszym zamyśle właśnie było tamto miejsce. A tak jakby dookoła niego zaczął dobudowywać inne. Tak mówi ten werset. Ja myślę, że warto w ten sposób myśleć. A więc w centrum Jerozolimy Bóg zaczął jakby tworzyć, w swoim zamyśle oczywiście, bo wiemy, że ziemia i wszechświat Bóg stworzył tak, jak to jest napisane w pierwszej księdze Genezis, a więc w pierwszej księdze Mojżeszowej. A więc mówiliśmy o tym, że jest pewien środek świata, środek, to epicentrum, to miejsce centralne na świecie. I to jest fascynujące,
że nawet geograficznie, chociaż mówiłem, że to się nie zgadza z geografią, to jednak jest pewien element, który na to wskazuje. Oto Izrael leży w takim miejscu, że od północnego zachodu lekko jakby dotyka go Europa. Od wschodu jakby muska go Azja. A od południa dotyka go Afryka. A więc jakby w centrum tych trzech kontynentów, na styku trzech kontynentów jest takie małe państewko, które w Bożych oczach jest jakby centrum świata. Istnieje jeszcze jeden werset, który mówi, że lud, który mieszka w środku świata. To jest w innym miejscu Księgi Ezechiela, o tym mówiłem poprzednim razem, więc nie będę już tego powtarzał. Ale jest jeszcze drugi aspekt. To na pewno zwraca uwagę i to wszyscy o tym wiemy, że praktycznie te największe religie świata mają tam właśnie swój środek. Dla chrześcijaństwa Jerozolima jest świętym miastem. Dla judaizmu Jerozolima jest świętym miastem. Dla islamu właśnie Jerozolima jest też świętym miastem. I jakoś te trzy wielkie religie muszą się podzielić. Sam Pan Bóg wie jeszcze, dla kogo jeszcze jest Jerozolima świętym miastem. A więc nawet w ten sposób rozumując, z tamtego miejsca jakby wypływa duchowość na cały świat. Szeroko rozumiana i różnie rozumiana duchowość, ale właśnie z tamtego miejsca. A więc o tym mówiliśmy, że to jest ten środek świata. I analizowaliśmy sobie przez jakiś czas Dolinę Suchych Kości i pamiętacie, rozważaliśmy to jedno zdanie, nad którym Izraelici jakby płakali. Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja. Tak opisali swój stan Izraelici. Kiedy Dolina Suchych Kości obrazuje, albo kiedy czytamy o Dolinie Suchych Kości, doczytujemy się tego nędznego obrazu, dzisiaj już wiemy, że ten tekst dotyczy Izraela. Wielu ludzi postanowiło z tej historii zrobić tylko jakieś narzędzie do tego, aby głosić o przebudzeniu. Natomiast w oryginalnym znaczeniu Dolina Suchych Kości jest historią i zapowiedzią jednocześnie. Tego, że Bóg zamierza Dolinę Suchych Kości, o której powiedział, a więc Izraela, z powrotem przywrócić, gdzie? Do swojej ziemi. O tym żeśmy mówili. I zadaliśmy sobie na koniec pytanie i rzekł do mnie Bóg, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości. A więc zechciejmy już przejść do naszego dzisiejszego wykładu i przeczytajmy ten werset, który jest odpowiedzią na problem Doliny Suchych Kości. Księga Ezechiela, 37 rozdział, 14 wiersz. I ci, którzy uważnie czytają, zauważą, że część z tego wiersza to jest ten przewodni werset, który towarzyszy mi i będzie towarzyszył mi podczas cyklu czasów ostatecznych. Czytamy tak. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I na czym będzie polegało to ożywienie? Na tym, że Bóg osadzi ich w ich ziemi i przez to poznają, że On jest Panem. A więc, że ja Pan to powiedziałem i wykona, mówi Pan. To pewien werset, który mówi o tym, że powrót Izraela do swojej ziemi będzie znakiem. Przez to poznacie. A więc jest to znak. Jest to coś, co należy zaobserwować i co ma sprawić, że wzrośnie poznanie. Przez to poznacie, że osadzę was w waszej ziemi. I powiem tak, że to osadzenie Izraela z powrotem w ziemi izraelskiej jest jednym z największych znaków i sygnałów dotyczących
rozpoczęcia się czasów ostatecznych. Myślę, że właśnie jakby w tamtym momencie coś się zaczęło. Jakby w tamtym momencie, jakby ruszyła lokomotywa w kierunku ostatniego dnia życia Ziemi. Bo od tamtego momentu na ziemiach Izraela zamieszkał naród, który powrócił po 2000 lat swojej tułaczki z powrotem do domu, tak jak powiedział Bóg. I to, jak tak powiedział pewien rabin żydowski, mówiąc, że w tamtym momencie cały świat powinien zadać sobie pewne pytanie. Co się dzieje? Albo czy to, co się dzieje na naszych oczach, nie jest czasem tym, co Bóg zapowiedział już dawno, dawno temu? Oto Izraelici, Żydzi, którzy pierwszy raz w historii swojego istnienia wylądowali w krajach, których, jak powiada Biblia, nie znali ani oni, ani ich ojcowie, wracają do swojego domu. Mówiłem o tym, że to jest fenomen na skalę światową. To nie jest jak powstanie krajów po upadku ZSRR. To nie jest jak powstanie innych jakichś krajów mniejszości narodowych. To jest fenomen na skalę światową. Oto żaden kraj po takim czasie jak ten, 2000 lat, nie wrócił jeszcze w całości z powrotem do ziemi. Fenomenem jest to także, że za czasów Pana Jezusa nie mówiono już po hebrajsku. Gdzieś ten język wymierał. Oto ci, którzy czytali Torę, czytali Zakon, czytali Boże Słowo, oni jeszcze znali hebrajski. Ale za czasów Pana Jezusa mówiono po aramejsku, mówiono po grecku. Przecież Nowy Testament w Grece był napisany. A więc hebrajski wymarł. Był już tylko jakby językiem uczonych. I oto naród izraelski wraca po tych 2000 lat tułaczki, 2000 lat wygnania, ciężkich trudów i znoju i tęsknoty za swoim domem. I nie tylko naród się odradza, ale także i język. I oto dzisiaj w Izraelu mówi się po hebrajsku. A więc i język został odrodzony. I to jest fenomen na skalę światową. Bo nigdzie na obliczu całej ziemi nie znajdziemy drugiego takiego wydarzenia. Drugiego takiego przypadku. A więc, kochani, to jest pewien znak. I wówczas cały świat musiał zadać sobie pewne pytanie. Co się dzieje, że ten naród, który był w tak wielkim trudzie, przez którego Holokaust przeszedł, tyle Żydów wymarło, a jednak wraca do swojej ziemi. I niech mi będzie wolno powiedzieć, że wraca i to w pięknym stylu. Bo niedługo po swoim powrocie stało się coś, czego być może świat się nie spodziewał. Oto na ten ledwo narodzony kraj, ledwo jeszcze rodzący się kraj, napadła tak wielka rzesza bardzo zachłannych krwi, można powiedzieć, zniszczenia tego miejsca i tych ludzi, którzy przybyli. Napadła tak wielka rzesza i w ciągu kilku dni Bóg podniesioną prawicą zachował to, co powiedział, że przywróci do życia. To jest Bóg, któremu wierzymy. To jest Pan, który mówi to, co czyni i czyni to, co mówi. On powiedział i to uczynił. I na oczach naszych dziadków, naszych starszych, sędziwych takie rzeczy się działy. Zazdroszczę tym, którzy to widzieli. Ale pewnie oni zazdroszczą mi tego, co my zobaczymy na naszych oczach. Kochani, przypomina mi się werset, w którym Pan Bóg mówi, Pan Jezus mówi, że nie śniło się prorokom widzieć to, co wyście widzieli. Więc mówił do ludzi, którzy oglądali na własne oczy Mesjasza Zbawiciela. Ale powiem jakby też więcej. Nie śniło się i marzyli o tym prorocy, którzy w swoich widzeniach jakby z oddali patrzyli się na to, na co my będziemy patrzeć.
bo wielu z nich oczekiwało dnia, kiedy swoimi oczami ujrzą nadchodzącego Zbawiciela, Baranka Bożego, w chwale. Ale Biblia mówi, że my możemy się tego spodziewać i możemy żyć taką nadzieją. Kochani, o tym można mówić cały czas i wybaczcie, że tak troszkę odbiegam, ale to jest temat, który żyje w moim sercu. I myślę, że jeszcze dzisiaj czytałem werset, który mówi o tym, że tak powinniśmy pobudzać swojego ducha, siebie nawzajem, o tym, że bliskie jest przyjście Pańskie. I powiem tak, że nic tak nie napędza z powrotem do wiary, nic tak nie sprowadza z powrotem na właściwą drogę, na drogę gorliwości, wiary, ufności i porzucenia tych wszystkich trosk, jak to i ta świadomość tego, że Pan przychodzi. Nic tak nie pobudza, nic tak nie pobudza, jak fakt tego, że spotkamy się z tym, który odkupił nas, który zapłacił, że będziemy mieć szansę, aby przystąpić do Niego i ze szczerym sercem paść do Jego nóg i podziękować za to całe dzieło, którego dokonał. To jest niesamowite i tym powinniśmy się pobudzać. A więc to osadzenie Izraela z powrotem na ziemiach jest znakiem i miało być znakiem, abyśmy poznali. Ale to wyjątkowe, w jaki sposób Izrael wraca do swoich ziem. Otwórzmy sobie Księgę Ezechiela, kiedy przerzucimy jakby kartkę wstecz do 36 rozdziału. Oto Pan Bóg prowadzi dialog ze wzgórzami izraelskimi, z pagórkami w Izraelu. Nie wiem, czy rozmawiał ze wzgórzami Golan, czy rozmawiał z innymi wzgórzami, ale prowadzi z nimi dialog i mówi tak: lecz wy, góry izraelskie, inaczej mówiąc, można powiedzieć, lecz ty, ziemio Izraela, góry izraelskie, wypuścicie swoje gałązki i przyniesiecie owoc swojemu ludowi izraelskiemu, gdy wkrótce powróci. Bo oto, i oto mówi Pan Bóg, oto ja idę do was. Nie tylko czyni dialog ze wzgórzami, ale sam wybiera się w drogę i zwraca się do was, zwracam się do was. Będziecie uprawiane i obsiewane. I ci, którzy byli w Izraelu, mi nie było dane być, ale wiem, że ci, którzy byli w Izraelu, zachwycali się tym, w jaki sposób, w jaki mądry sposób tamte miejsca są obsiewane i uprawiane. Bóg wypowiedział słowo, że to miejsce, które dzisiaj, wówczas, kiedy to mówił, leży w gruzach, będzie obsiewane i uprawiane. Ja tylko gdzieś tam w internecie poczytałem o tych statystykach gospodarczych Izraela i to jest fascynujące, jak wielkie znaczenie ma tam właśnie rolnictwo i uprawy. Jak wielkie znaczenie. Kiedy otworzymy sobie te zdjęcia satelitarne, tam jest zielono, a kiedyś było żółto. A więc jest to miejsce uprawiane i obsiewane. Jak wiele owoców z tamtego miejsca jest eksportowanych z tego małego państewka. Ale wiecie co? Pan powiedział i stało się. Pan powiedział. Ale czytamy dalej. I pomnożę na was ludzi, cały dom Izraela. Miasta, nie tylko ludzi pomnożę, ale miasta będą zamieszkane, a ruiny odbudowane. I czytamy dalej. I rozmnożę na waszej ziemi ludzi i bydło i będzie ich dużo i będą się mnożyć. To obserwujemy na naszych oczach. Nigdy w historii Izraela nie było tak wielkiego przyrostu nie tylko imigrantów, ale w ogóle wewnątrz, ponieważ odkąd Izraelici zaczęli wracać do ziemi izraelskiej, nigdy nie było wcześniej takiego przyrostu ludzi na tamtym miejscu, jak właśnie w tym czasie. I osiedlę was jak za waszych dawnych czasów. To jest niezwykle istotne. I będzie się wam jak powodziło. Lepiej powodziło niż poprzednio.
I w ten sposób, i znowu to będzie znakiem, poznacie, że ja jestem Pan. To jest niezwykłe i warto się nad tym przez chwilę zastanowić, że przez nasze życie przechodzi wiele doświadczeń. Wiele razy w naszym życiu dożyjemy takiego momentu, w którym jakby rozproszą się wszelkie nasze nadzieje, jakby przejdziemy przez jakąś trudność, gdzie wiara zostanie zachwiana, tak jak w życiu Joba, który pomimo tego, że wytrwał, czytamy, że przecież miał pytania, że przecież miał trudności, wiara była nadszarpnięta. Ale to niesamowite, jak bardzo podobny jest ten werset, i tu jest moja pomyłka, bo to z księgi Joba jest zaczerpnięte, że Pan błogosławił ostatnie lata Joba jak? Więcej aniżeli początkowe. I wydaje mi się, w moim przekonaniu, że jest to jakby odniesienie także do Izraela. Że w tych ostatnich latach Izrael będzie błogosławiony bardzo szczególnie. Bardzo szczególnie. Czytamy przecież tak wiele wersetów, że to w tym narodzie błogosławiony będzie nie tylko Izrael, ale cały świat. Gdybym tak miał podać, ile odkryć technologicznych zawdzięczamy temu narodowi, ile odkryć związanych z medycyną, ile odkryć związanych z farmaceutyką, z technologią, ile zawdzięczamy tamtemu miejscu i tamtym ludziom, na których spływa błogosławieństwo, ale oni nie zatrzymują to dla siebie. Są świadomi, że mają być błogosławieństwem dla całego świata. Ale w końcu to jedno najważniejsze błogosławieństwo, o którym mówi Biblia. Ponieważ wszystkie narody błogosławione są w Izraelu przez Pana Jezusa Chrystusa. Bo to z Izraela wyszedł Pan Jezus. I w ten sposób błogosławieństwo rozprzestrzeniło się po całym świecie. Błędem jest, kiedy dyskredytujemy Izraela. I nie wiem, jak to potrafili robić niektórzy duchowni, którzy potrafili odcinać swoje korzenie i być jednocześnie antysemitami. Nie wiem, jak to potrafili czynić, ale wierząc w Jezusa, który przecież narodził się z Izraelitki. Kochani, nie wiem, jak to potrafili czynić inni, nasi przodkowie. Nie będę próbował to rozważać, ale wiem, co my powinniśmy robić. Błogosławić i Bogu być wdzięcznymi. A więc Pan błogosławił ostatnie lata Joba i wiem na podstawie księgi Ezechiela 36 rozdziału, że błogosławić będzie ostatnie lata Izraela, jeśli można tak powiedzieć, więcej niż poprzednie. I w ten sposób poznamy, że On jest Panem. I znowu chciałoby się tutaj przytoczyć wiele, wiele, wiele przykładów tego, w jaki sposób Izrael stał się numerem jeden dzisiaj na świecie pod wieloma względami. Ale już tutaj nie będę podawał przykładów. W każdym razie ja to błogosławieństwo dostrzegam. I mam nadzieję, że i my wszyscy, którzy tu jesteśmy, że Pan Bóg błogosławi temu narodowi. Jednak wiem, że musi się stać coś więcej w tym narodzie. O tym będziemy dalej za chwilę mówić. Więc kochani, można rodzić się pewne pytanie. Już rzuciłem tutaj pewien werset na ścianę. Dlaczego Bóg ma jakiś taki szczególny sentyment do narodu izraelskiego? Już jest odpowiedź pewna na ścianie, ale chciałbym iść za myślą niektórych ludzi, o których można czytać gdzieś, którzy wypowiadają się jawnie o tym, że nie rozumieją, dlaczego Izrael jest tak faworyzowany. Powiem tak, że to nie jest zasługa Izraela. To nie jest zasługa żadnego człowieka. Czytamy w tej samej księdze Ezechiela w 36 rozdziale, w 32 wierszu, że nie ze względu na was ja działam, tłumaczy się Pan Bóg. To jest
ta myśl, kiedy Pan Bóg mówi o tym, że naród izraelski się odrodzi, że powstanie do życia, że ich grzechy zostaną przebaczone, że zawstydzą się z powodu swoich win. I dalej czytamy, nie ze względu na was ja działam. A więc nawet nie ze względu na to, kim ty jesteś. Nikt nie jest w stanie wywierać wrażenia na Bogu. Nie jesteśmy w stanie zrobić na Bogu żadnego wrażenia. Wszystkie nasze czyny, jak powiada Biblia, są jak zepsuta szata, jak zniszczona szata. Nic nie jesteśmy w stanie, jakby nie jesteśmy w stanie zrobić wrażenia na Bogu. Naszą gorliwością, czy naszym czymkolwiek. Jesteśmy grzesznikami. Tak, jesteśmy. Popełniamy błędy. I nie jesteśmy w stanie zrobić na Bogu wrażenia. I dlatego Pan Bóg mówi, nie ze względu na to, że jesteś z Izraela, tak jakby chciał powiedzieć, ja działam, mówi Wszechmocny Pan. Niech to wam będzie wiadome. Jest jeszcze inny fragment, który to bardzo dobitnie mówi. Wiem, że na pewno go kojarzycie. Z 5 Księgi Mojżesza, z 7 rozdziału, 7 wiersza. Ja będę przytaczał z Biblii Warszawsko-Praskiej, gdyż jest ona tutaj bardziej dokładna. Jeżeli Jahwe tak przybliżył się do was i wybrał was sobie, bo to jest prawda, czytamy o tym wielokrotnie, że Bóg wybrał Izraela, to nie dlatego, i to jest bardzo ważne, że przewyższacie liczbą wszystkie inne narody. Nie dlatego, że wasza liczba zrobiła na mnie wrażenie. Nie dlatego, że wasze dostojeństwo zrobiło jakiekolwiek na mnie wrażenie. Nie dlatego, i czytamy dalej, przecież inaczej, bo przecież jesteście narodem najmniejszym ze wszystkich. Więc na Bogu nie zrobiło wrażenia to, że oni kimś są. Wcale nie. Bóg wybrał. I tu powinno się zatrzymać nasze rozważanie. Ponieważ czytamy taki werset. Pamiętacie może, co powiedział Bóg, kiedy obiecał przejść przed Mojżeszem? Kiedy obiecał, że jego chwała przejdzie przed Mojżeszem. Kto pamięta? Zmiłuje się nad kim się zmiłuje. Zlituje się nad kim się zlituje. I tutaj marne nasze rozważanie i pytanie Boga, dlaczego tak jest? On jest Bogiem i to powinno nam wystarczyć. A więc zmiłował się nad kim się zmiłował, zlitował się nad kim się zlitował i trafiło na Izraela, że nad nim się Pan Bóg zmiłował. Bo czytamy dalej, że Jahwe dlatego właśnie, że Jahwe was miłuje, właśnie się zmiłował nad wami i pragnie dotrzymać przysięgi, którą złożył waszym ojcom. I to jest niesamowite. I przez to poznajemy Boga. I dlatego możemy Mu ufać, bo On zrobi absolutnie wszystko, żeby dotrzymać słowa. Jeśli On coś powiedział, to to uczyni. Mnie to napawa radością, ponieważ wiem, że mogę złożyć nadzieję na Nim. Że mogę położyć swoją ufność na Nim. Na tym, który jeśli coś obiecuje, to dotrzyma obietnicy. A więc nie dlatego, że jest Izrael kimś, ale dlatego, że Pan po prostu się nad nim zmiłował. Nie znajdziemy odpowiedzi w Biblii, dlaczego Bóg wybrał Abrahama, a nie jakichś innych ludzi tam w Ur Chaldejskim. Tak samo Abraham, jak tamtejsi ludzie, czcili jakiegoś boga księżyca Nachora, a jednak Bóg Abrahama wybrał. I tu należałoby się po prostu zatrzymać i nie doszukiwać się wniosków i podziękować Bogu, że nad kim się zmiłował, nad tym się zmiłował. I podziękować Bogu, że nie tylko nad nimi się zmiłował, ale nad nami także, którzy tu jesteśmy. Jest takich mnóstwo sytuacji, w których czytamy, że po prostu Bóg się zmiłował i koniec, kropka. Kiedy zmiłował się nad Jakubem, a Ezawem wzgardził. Dlaczego? Nie wiemy. Ale to jest Pan Bóg. Dobrze, już zakończę już to rozważanie i drążenie tego Bożego zmiłowania.
Natomiast chciałbym jedną rzecz zaznaczyć, ponieważ zauważamy dzisiaj na obliczu całej Ziemi pewną tendencję. Otóż dzisiaj możemy mówić naprawdę bardzo miło o Izraelu, bardzo dostojnie o Izraelu, błogosławić ich, ale na tym powinno się skończyć. Dziękować Bogu za nich, błogosławić ich z całego serca, ale za żadne skarby, można tak to ująć, nie próbować stawać się Izraelitą. Otóż wielu ludzi, nie wiem dlaczego doszli do takiego przekonania, pomimo tego, że są z pogan, postanowili jednak obarczyć się tym, do czego apostoł Paweł, Piotr i wszyscy apostołowie zachęcali, aby się nie obarczać. Postanowili obarczyć się świętami żydowskimi, postanowili obarczyć zbór wszystkim, co związane jest z Izraelem i w ten sposób jakby zmienili zupełnie kierunek. Stali się bardziej synagogą niż zborem chrześcijańskim. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jest to bardzo ważne. Ponieważ nadmierny fanatyzm nie jest, inaczej, to jest fanatyzm, na który trzeba uważać. Owszem, ja z całego serca błogosławię Izraela. Błogosławię ich, tak jak mówię, z całego serca. Jestem Bogu wdzięczny za nich i rozumiem doskonale, co stało się wówczas, kiedy Pan Jezus umierał. Rozumiem tą sytuację i nie będę absolutnie oskarżał nikogo, bo wiem, że moje grzechy Pana Jezusa przybiły do krzyża. Ale też nie będę ubierał się, nie będę święcił tych świąt, nie będę stawał się Izraelitą, gdyż Biblia i Pan Bóg ode mnie tego nie oczekuje. Ja mam być chrześcijaninem, wierzącym w Jezusa i uważającym na to, co Pan Bóg mówi do nas, którzy jesteśmy z pogan. Na to powinniśmy zwracać uwagę. Dlaczego o tym mówię? Bo są takie miejsca na świecie, w których chrześcijanie porzucili swoje chrześcijaństwo i, jak powiada Biblia, zwrócili się do rzeczy, które przeminęły, które były tylko cieniem. Nie wiem, co jest motywacją, czy po prostu Izrael, sam fakt Izraela nie stał się bardziej Bogiem dla nich niż sam Pan Bóg, Bóg Izraela. Na to trzeba zwrócić uwagę, dlatego o tym mówię, ponieważ dla mnie Izrael jest fenomenem, Bożym cudem, Bożym działaniem, miejscem Bożego działania i centrum, w którym Bóg będzie działał i na które moje oczy będą padać, ale ja nie będę z siebie czynił kogoś, kim nie jestem. Więc na to trzeba zwrócić uwagę, bo przecież można zbłądzić w ten sposób, dając się obrzezać, dając święcić święta i tak dalej, i tak dalej. Nie warto nawet o tym mówić. Należy iść w tym toku nauczania, w którym trzyma nas Boże Słowo. Kochani, i to jest taka przestroga, ponieważ tak jak mówię, wiele jest takich miejsc. I dziwię się tym, którzy to czynią. Ożywcze tchnienie, ponieważ na to należy zwrócić uwagę na koniec tego wykładu. Niektórzy powiadają tak, najlepsze na koniec. I faktycznie tak jest. Ożywcze tchnienie. Ja naprawdę podziwiałem zawsze mojego tatę, który od dzieciństwa mówi, że on zawsze na koniec najlepsze zostawia. I faktycznie, kiedy przyglądam się jego pracy, to wiem, że zawsze zaczyna od najtrudniejszych rzeczy. I zostawia te najlepsze na koniec. Ja mam troszkę odwrotny styl. Gdzieś te najtrudniejsze zostawiam na koniec i później się męczę. Ale on mówi, że nawet w dzieciństwie, kiedy jadł obiad, to kotlet zostawał na końcu. Tak, żeby po prostu poczuć ten najlepszy ostatni smak. I kochani, w związku z tym najlepsze zostawiam na końcu, nawracam się i jakby zostawiam najlepsze na koniec w końcu. Ożywcze tchnienie, ponieważ mówimy o tym, że Izrael w pewnym momencie ożywa. Tam wchodzi życie, Dolina Suchych Kości nie pozostaje dłużej Doliną Suchych Kości. To jest przeszłość, która została już daleko za. Oto coś się dzieje w tej dolinie, ale musimy zwrócić na pewną rzecz uwagę, która jest bardzo ciekawa, że to ożywienie, kiedy czytamy Księgę Ezechiela, 37 rozdział, i otwórzmy sobie, miejmy to przed oczami, ma bardzo szczególny wydźwięk, szczególny charakter.
To ożywienie nie przychodzi jakby nagle. Nie jest jakby jednoetapowe. Tak jak wiele uzdrowień, kiedy Pan Jezus czynił, kiedy dotknął się i ktoś był uzdrowiony od razu. To ożywienie przychodzi dwuetapowo. I na to musimy zwrócić uwagę, bo to jest pewien obraz tego, co wiem, że wielu tych, którzy byli w Izraelu, widzieli, a dzisiaj będą mogli to odnieść do tego wersetu. Kochani, tak, zanim jeszcze otworzymy ten werset i rozważymy przez chwilkę ten temat, jest jedno wydarzenie w Nowym Testamencie, na podstawie którego wielu chrześcijan, wielu uczonych, teologów stwierdziło, może nie teologów, może jakiś po prostu ludzi, stwierdziło, że jest coś takiego jak terapia chrześcijańska. Bo oto, pamiętacie taki przykład, taką historię, kiedy Pan Jezus uzdrawiał pewnego niewidomego. I oto podjął się uzdrowienia i zapytał, co widzisz, człowieku? I ten człowiek powiedział, że widzi jakby ludzi, ale jakby to były drzewa, które się poruszają. I wówczas Pan Jezus jakby powtórzył swoje dzieło i człowiek został uzdrowiony. I pamiętam, ponieważ odnoszę to trochę do tego, ponieważ nie zawsze Pan Bóg działa tak nagle. Są pewne etapy w naszym życiu. Nie rozumiem tego cudu w Nowym Testamencie do końca, ale powiem wam, jak ja sobie na to odpowiedziałem, nie rozumiejąc to. Oto czytam w pewnym miejscu w Nowym Testamencie, że Pan Jezus mówi, że zanim cokolwiek czyni, najpierw widzi to gdzie? U Ojca. A więc zanim cokolwiek Pan Jezus czynił, najpierw widział to u Ojca. To jest dla mnie wystarczająca odpowiedź, żeby zrozumieć, że to, że coś tam wydarzyło się, że najpierw widział drzewa, może nie do końca był uzdrowiony, później jednak był uzdrowiony, to nie jest chwila jakiegoś zawahania Pana Jezusa albo jakiegoś braku mocy Pana Jezusa, ale ma to jakieś konkretne przesłanie, cel i znaczenie. Dlaczego? Bo Pan Jezus najpierw widział to u Ojca. Jestem o tym przekonany. Nie rozumiem tego do dzisiaj, może Pan da mi łaskę zrozumieć w którymś miejscu, ale nie tylko to. Pan Jezus mówi nawet, że zanim cokolwiek powie, najpierw, albo mówi to, co najpierw gdzie słyszał? U Ojca. Więc kiedy czytamy słowa Pana Jezusa i czyny Pana Jezusa, wiedzmy, że On to najpierw widział u Ojca. Powiada, nie mogę nic sam uczynić. Pan Jezus to powiada. Nie mogę nic sam uczynić. Mówi tutaj o swojej zależności względem Ojca. Kochani, przechodzimy do tego dwuetapowego, już na sam koniec, odżywienia Izraela. Czytamy, że spojrzałem, ósmy wiersz, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po powierzchni, ale czego nie było w nich? Ożywczego tchnienia. To jest przedziwna sytuacja. Więc jest to przedziwna sytuacja, bo to Bóg mówi, że ich ożywi ożywczym tchnieniem. Ale jakby na początku dzieje się coś, co jest pewnym przygotowaniem. Nie do końca dzieje się tak, jak było to zapowiedziane, ale to oczywiście nie jest argument do tego, aby mówić, że nie stało się tak, jak Pan powiedział, bo o tym czytamy dalej. Ale jest to rzecz bardzo ciekawa. Zaraz to wytłumaczę, ponieważ tu warto by było zwrócić uwagę na te szczegóły. Czytamy dalej, że Pan Bóg powiedział, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu. Tak, mówi Wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak im mi nakazano. I wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach. Rzesza bardzo wielka. A więc jeśli można tak to ująć, to rozumiejąc ten tekst, czytając wnikliwie, wiemy, że ten pierwszy etap, mamy tu dwa etapy, to mamy kości, ścięgna i skóra.
to nic innego jak fizyczność. Nic innego. Kiedy mówimy o kościach, o ścięgnach, a więc o naszych mięśniach, które nami poruszają, o naszej skórze, która nas powlokła, to mówimy tylko o fizyczności. Zastanawiający jest fakt, że Pan mówi o tych, którzy w taki sposób ożyli, jako zabitych. Przed chwilą to przeczytałem, że Pan zrozumiał albo widział ten stan i powiedział: prorokuj do tych zabitych. Ale przecież oni mieli już kości, mieli już ścięgna, mieli już skórę, a jednak Bóg widział, że jest w nich śmierć. Inaczej nie ma życia w nich. Więc kiedy mówimy o kościach, ścięgnach, skórach, mówimy o fizyczności. I musimy sobie o tym ciągle uświadamiać, że Dolina Suchych Kości mówi o Izraelu. A więc kiedy mówimy o kościach, ścięgnach, skórze, mówimy o fizycznym odrodzeniu Izraela. I to, że fizyczny Izrael się odrodził, możemy znaleźć w atlasie, w internecie, na mapach. Wiemy, że oto powstały kości. Fascynujący jest fragment, który mówi, że zbliżyły się kości jedna do drugiej. A więc ludzie się do siebie zbliżyli. Naród nie może powstać, kiedy ludzie są we wszystkich miejscach nie blisko siebie, aby daleko od siebie. Zbliżyły się kości do siebie, napełniły się ścięgnami, a więc poruszyła się machineria tego państwa, tam funkcjonuje państwo i powlokła skóra. Więc obronność, granice, to miasto, to państwo jest bezpieczne. Fizycznie się odrodziło, ale w oczach Bożych ten naród, pomimo tego, że fizycznie się odrodził, wymaga tego Bożego proroctwa: prorokuj do tych zabitych. Bo pomimo fizycznego odrodzenia naród jest zabity, jest martwy. I dlatego to wszystko biegnie do pewnego momentu, i zaraz wytłumaczę, o co chodzi, do tego ożywczego tchnienia, na które czekamy, aż stąpi na Izraela. To odrodzenie duchowości, prawdziwej duchowości, powrotu do tego, do tej prawdziwej wiary, zwrócenia swoich oczu na Mesjasza. I powiem wam tak dla ciekawostki, że ujmuje mnie fakt, że, tak jak już tutaj zaznaczyłem, to jest duchowe odrodzenie Izraela, ale ujmuje mnie fakt, że na tej drodze strzałek my jesteśmy gdzieś tu. Ponieważ tak jak powiedziałem, że pewne rzeczy dzieją się etapowo, wierzę, że nie nagle Izrael się odrodzi, ale już widzimy, że się odradza. Przecież był tutaj niedawno Izraelita z krwi i kości, który wierzy w Jezusa. I kiedy przeczytamy statystyki, kiedy zaczytamy się w statystyki, to mnóstwo Izraelitów, ortodoksyjnych Żydów, rabinów nawraca się i widzą Jezusa jako swojego Mesjasza. W moim przekonaniu weszliśmy w czas, o którym Pan mówi i prorokuje: prorokuj do ożywczego tchnienia. I widzę, że to się już dzieje. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ to jest pewien sygnał na naszym zegarku. Ponieważ list do Rzymian: abyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę, powiada apostoł Paweł. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I ja jestem pewien, że to, kiedy poganie w pełni wejdą, a moment poluzowania tego zatwardzenia serc Izraela ze sobą się zejdzie bardzo płynnie. Dlatego wnioskuję z tego fragmentu, że nasze czasy, czasy pogan, wylania Ducha Świętego na pogan, wielkich przebudzeń wśród pogan, powoli gaśnie, a oczy Boże powoli zaczynają patrzeć w stronę Izraela. Jest to takie płynne przejście w ten ostatni czas. I to powinno być alarmem na naszych zegarkach, na naszym duchowym zegarku, że coś się dzieje,
że skoro zaczyna się dziać to, o czym Pan Bóg powiedział, że w ostatnich czasach się to stanie, to znaczy, że my zaczynamy żyć tym czasem, że to jest nasz czas. Jeżeli zaś ich upadek przeniósł bogactwo światu, bo tak się stało, wszyscy wzbogaciliśmy się na ich upadku, przecież zyskaliśmy zbawienie. To jest nasze bogactwo. A ich pomniejszenie stało się wzbogaceniem dla pogan. No tak, tak jak już powiedziałem, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości. To z Biblii Tysiąclecia. To proroctwo, które zapowiedziałem, a które by powiedział Charles Spurgeon. Żyjący w XIX wieku, londyński kaznodzieja, tak jak już powiedziałem, nazwany ojcem kaznodziejstwa. Powiadają o nim, że był największym kaznodzieją od czasów apostolskich. Kiedy bodajże miał 16 lat, czy 18 lat, kiedy został pastorem, na jego pierwszym nabożeństwie było tylko 20 ludzi, chyba tylko kilkudziesięciu ludzi. Tego samego dnia, kiedy wieczorem zwiastował słowo w tym samym zborze, już było tam kilkaset ludzi. I tak pomnażał się ten zbór poprzez Bożą łaskę, która spływała na niego. Ale w pewnym momencie on powiedział tak. Kolejnym wielkim dziełem Ducha Świętego, które nie zostało jeszcze wypełnione, mówił to jeszcze przed wielkim przebudzeniem, o którym już teraz znamy z historii, wiemy o tym wylaniu Ducha Świętego, o tych poruszeniach zielonoświątkowych, które się działy wówczas już jakiś czas temu. Mówi, że jeszcze nie zostało wypełnione, jest sprowadzenie chwały dni ostatnich. Popatrzcie, jak precyzyjnie mówi. Za kilka lat. On, który żył tam w XIX wieku, mówi za kilka lat. I właśnie niedługo po nim zaczęło się dziać. Na Azusa Street, w innych miejscach, u nas w Polsce, gdzieś tutaj, na Śląsku Cieszyńskim, zaczęło się dziać przebudzenie zielonoświątkowe. Duch Święty zaczął spoczywać na ludzi. Ludzie w pełnym podziwie wobec Boga przeżywali wspaniałe rzeczy. Prorokowali, mówili na językach. Wielkie, wspaniałe rzeczy. A więc za kilka lat, nie wiem kiedy i nie wiem jak, Duch Święty zostanie wylany w zupełnie inny sposób niż obecnie. Oczy mi promienieją na myśl o tym, że jest bardzo możliwe, iż dożyję dnia, w którym zobaczę wylanie Ducha, gdy synowie i córki Boże będą prorokować, młodzieńcy będą mieli widzenia, a starcy będą śnili. I niedługo po tym zaczęło się to przebudzenie we wszystkich miejscach na całym świecie, nawet niezależnie. O tym czytamy w historii ruchu zielonoświątkowego, przebudzeń duchowych. Więc takie rzeczy się działy. I pozwolę sobie zakończyć tym proroctwem, ponieważ to jest proroctwo, które zaczęło się realizować. I dzisiaj jest czas łaski. I dzisiaj jest jeszcze czas. Kochani, i dzisiaj Duch bywa dany tym, którzy proszą Ojca o to. I nie da Bóg, jak powiada sam Pan Bóg, nie da Bóg węża tym, którzy proszą o chleb. Ale o ileż bardziej da Ducha tym, którzy wołają do Niego. Dlatego dzisiaj, chociaż jest to proroctwo, dotyczy także i naszych czasów. Jednak tak jak już powiedziałem, będzie jakby stopniowe odejście od pogan na Izraela. I ten ostatni werset, który jest zapowiedzią następnego wykładu i na tym już zakończę. Ktoś kiedyś powiedział i zawsze się z tego śmiałem, że najlepszym żartem kaznodziei to jest, kiedy mówi kończę już. I to jeszcze trwa i trwa. Zawsze się z tego śmiałem, a samemu mi się zdarza. Kochani, ostatni werset, który jest zapowiedzią następnego wykładu, na który bardzo serdecznie zapraszam. Nie wiem, kiedy będzie dana mi łaska, aby móc kolejne rzeczy wykładać. Natomiast Izrael, pomimo tego, że jest bezpieczny, jednak będzie zaatakowany. Czytamy w księdze Ezechiela w 38 rozdziale i powiesz, to mówi o tym Gogu i Magogu, wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie, przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, a więc wiemy, że już to jest po powrocie,
który zdobywa bydło i mienie, a mieszka w środku świata. I w ten sposób chciałbym zachęcić i zaprosić was już na następny wykład. Tak jak już powiedziałem, nie wiem, kiedy będzie mi to dane, śledźcie to w biuletynie. Bardzo, bardzo zachęcam, aby poznawać czasy ostateczne, ponieważ jest to dla nas bardzo istotne. Dla nas, którzy żyjemy w czasach ostatecznych. Niech was wszystkich Pan Bóg obficie błogosławi. Amen.